Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wbić pineskę w rękę. Najpierw pokażę Wam, że ta pineska naprawdę się wbija w tablicę korkową. Widzicie? Przekładamy do prawej ręki, jeżeli ona jest silniejsza, nie? Przełożona jest. Nie, pineska. I z całej siły jak najszybciej wbijamy. No. Ale jeżeli wyciągamy, trzeba przykleić od razu plaster. A ja akurat nie mam przy sobie plastra. Koniec.